Przed nami ćwiczenie z naszego portalu. Tutaj mamy tabelkę liczb, prawda? One prezentują nam koszt zakupu warzyw razem z pakowaniem. No może to nie jest takie ważne, prawda? No w każdym razie mamy pewne dwie zmienne. Jedna się nazywa P, to jest akurat waga tych warzyw w funtach. Tu jest cena w dolarach. No i mamy dopasować tutaj, które równanie opisuje punkty o tych współrzędnych. No i mamy wybrać to równanie i zaznaczyć tutaj, więc ja sobie przekopiowałem te dane do notatnika i spróbujmy teraz rozwiązać. Dobrze, może tak, pierwszy punkt to jest tak, P równe 1 i C równe 3. Spróbujmy zobaczyć, może najpierw spróbujmy wykluczyć któreś z równań. Na przykład to równanie C równe 2P plus 8 wydaje się, że nie pasuje do tego punktu. Prawda? 2 razy 1 plus 8 to jest 10 i to nie jest na pewno 3. Czyli to pozwala nam wykreślić, pierwszy punkt pozwala nam wykreślić to równanie. Również chyba drugie równanie możemy wykreślić, bo znaczy trzecie. Trzecie równanie mówi, że 2 razy 1 plus 2 i to jest 4, a nie 3. Wobec tego również drugie równanie możemy wykreślić. No i zostało nam 3p plus 0, 2p, 2p plus 3. To również chyba pierwsze możemy wykreślić. 2 razy 1 plus 3 to jest 5, prawda? A nie 3. No dobrze, czyli pierwszy punkt pozwala nam wykreślić 3 równania. I teraz co? Zobaczmy teraz. To równanie mówi nam tutaj. 3 razy 1 plus 0 to jest 3. I to się zgadza z tym punktem. Teraz ten punkt mówi, że 2 razy P, czyli 2 razy 1 plus 1, to też jest 3. Czyli punkt pierwszy pasuje do obu tych równań. Dobrze, przejdźmy teraz do punktu drugiego. P równe 2, C równe 5. P równe 2, C równe 5. No, to chyba pozwoli nam wykluczyć drugie równanie, bo drugie równanie to mówi, że C jest równe 3P, czyli 3 razy 2 plus 0 to jest 6, a nie 5, czyli ten punkt pozwala nam wykreślić równanie numer 2, natomiast równanie numer 1 nam, przepraszam, równanie numer 5 nadal nam pasuje tutaj, dlatego że 2 razy 2 plus 1 to jest 5. No dobrze, to znaczy, że została nam tylko jedna możliwość, prawda? Czyli po prostu musimy sprawdzić, czy dwa pozostałe punkty pasują do równania ostatniego, czyli następny punkt to jest P równe 5, C równe 11. No to sprawdźmy tutaj. 2 razy 5 plus 1 to jest 11. Rzeczywiście, czyli czwarty punkt też pasuje do ostatniego równania. No i jeszcze jeden punkt, piąty, P równe 7 i C równe 15. I sprawdźmy sobie tutaj, 2 razy 7 plus 1 to jest rzeczywiście 15, wobec tego równanie numer, punkty pasują, wszystkie pasują do równania numer 5, czyli C równe 2P plus 1, wracamy do naszego zadania, C równe 2P plus 1 zaznaczamy, sprawdzamy odpowiedź, dobrze. No i zachęcam jak zwykle do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.